Cześć! Znajdujemy się teraz na terenie Uniwersytetu w Glasgow i wydaje mi się, że to jest idealne miejsce, żeby rozpocząć kolejny odcinek vloga. A ten odcinek vloga będzie w całości poświęcony dudom. Specjalnie pojechałem do Glasgow, do Szkocji, na festiwal, który mam na koszulce napisany, nazywa się Piping Live. Jest poświęcony, tak jak powiedziałem, dudom. Będzie można posłuchać dud, będzie można zobaczyć dudy, będzie można porozmawiać o dudach z dudziarzami i nie tylko. To już jest 19. edycja festiwalu. Tu mam specjalną broszurę, specjalną książeczkę z całym programem festiwalowym. Przez ostatnie 2 lata festiwal odbywał się w formie internetowej z powodu pandemii, no i teraz jest kolejna ta edycja, która odbywa się na żywo. Ale jeżeli chodzi o osoby, które nie mogą z różnych powodów przyjechać do Glasgow, to jest też taka możliwość, żeby zobaczyć te wydarzenia przez internet. Ogólnie, jeżeli chodzi o miejsca, to jest razem 12 miejsc, tu jest taka specjalna mapka w książeczce pokazana, jest 12 miejsc, w których można usłyszeć dudy. Większość wydarzeń odbywa się oczywiście w The National Piping Center, jako że to jest główny organizator, ale na przykład można jeszcze zobaczyć wydarzenia w Glasgow Royal Concert Hall, na George Square, czyli głównym rynku miejskim, w starym budynku College of Piping na ulicy Otago Street, teraz to już jest część The National Piping Center, albo na przykład w Blue Arrow Jazz Club. Także miejsc jest bardzo dużo, no i wydarzeń jest bardzo dużo. Niektóre wydarzenia są płatne, niektóre są bezpłatne, ale no nie jest realne, żeby wziąć udział we wszystkich tych wydarzeniach, bo niektóre odbywają się po prostu w tym samym czasie i trzeba podjąć po prostu bardzo ważne decyzje. Życiowe decyzje, na co chcemy pójść i czego chcemy posłuchać. To jest ciężkie ogólnie podjąć takie decyzje, jeżeli jest się dudziarzem albo miłośnikiem kultury dudziarskiej i muzyki dudziarskiej. Znajduję się teraz przed The National Piping Center, czyli tym głównym centrum dowodzenia całego festiwalu. Jest poniedziałek, czyli pierwszy dzień tego międzynarodowego wydarzenia. I tradycją jest, że pierwszego dnia ulicami Glasgow przemaszerowuje wielka parada złożona z dudziarzy i bębniarzy. Tegoroczna edycja tej parady wspiera działalność Beatson Cancer Charity, czyli fundacji walczącej z chorobami nowotworowymi. Każda osoba, która wpłaciła symboliczny datek na działalność tej fundacji, dostała taką piękną koszulkę żółtą i wszystkie osoby, które będą brały udział w tej paradzie, będą maszerowały właśnie w tych koszulkach, ubrani będą w te koszulki. Dla mnie jest to w ogóle wydarzenie bardzo ważne, ponieważ pierwszy raz w Szkocji będę uczestniczył w takim publicznym wydarzeniu i grał na dudach, bo zabrałem ze sobą dudy z Polski, no i poza dudami zabrałem jeszcze ze sobą kilt. Nie wiem, czy tutaj będzie widać, ale jest kilt, także jestem w pełni przygotowany na tą paradę. Nie mogę się doczekać, zostało już tak naprawdę około 40 minut, także muszę jeszcze nastroić dudy i do dzieła. Najwięcej wydarzeń ma miejsce w namiocie przed The National Piping Center. Odbywają się tutaj codziennie od godziny około 11 różnego rodzaju koncerty. Wejście akurat do tego namiotu, który jest za mną, jest bezpłatne. Namiot jest ogólnie podzielony na 3 części. Jedna część to jest, gdzie można zjeść. Są tam wystawione telewizory i można po prostu słuchać tego, co się dzieje na głównej scenie. W drugiej części można kupić sobie piwo albo jakieś napoje bezalkoholowe. No a w trzeciej jest ta główna scena, gdzie można sobie po prostu przed tą sceną usiąść i posłuchać bardzo dobrej muzyki z dudami. Ale nie tylko, bo nie wszystkie zespoły mają w repertuarze dudy. Akurat teraz się składa, że słychać dudy.
dokładnie tak. Nie mogę się skupić, jak słucham dud, jak znam jakiś utwór. Znajdujemy się teraz w głównej sali koncertowej The National Piping Center. Tutaj odbywają się codziennie wieczorem koncerty. Tutaj odbywają się także zawody dudziarskie. Sala jest w stanie pomieścić bardzo dużo osób. No i akustyka przede wszystkim jest tutaj świetna, jeżeli chodzi o dudy, także jest to naprawdę bardzo dobre miejsce do słuchania tego instrumentu. Jest część festiwalu, ale jeden z moich ulubionych pipe bandów, Inveraray District Pipe Band, organizuje swój wielki koncert w jednym z miejsc, Glasgow Royal Concert Hall. Ogólnie w programie można uczestniczyć w różnego rodzaju zawodach dudziarskich. Dudziarze szkoccy poniżej 21 roku życia biorą udział w specjalnych zawodach. Główną nagrodą są dudy. Także gdybym nie był taki stary, jak jestem, to bym na pewno wziął udział w tych zawodach. Nie wiem, czy bym wygrał, pewnie nie, ale warto by było spróbować. A big round of applause for Bobby, Cameron and Ines, who all entertain us and competed very well this afternoon. W trakcie festiwalu Piping Live co roku odbywają się też międzynarodowe zawody dudziarskie, które nazywają się World Pipe Band Championships i one są najważniejszymi z tych wszystkich zawodów, które mają miejsce w Szkocji, ponieważ wybierają aktualnego mistrza świata, jeżeli chodzi o pipe bandy. Ostatnie zawody przez pandemię odbyły się w 2019 roku. Wtedy został wybrany na mistrza świata pipe band, który nazywa się Inveraray District Pipe Band. No i od tamtego momentu oni właśnie są mistrzami. Być może w tym roku to się zmieni, być może nie. Musimy poczekać, zobaczymy. Zawody odbywają się w parku w Glasgow, który nazywa się Glasgow Green. Jestem pierwszy raz i w parku, i w ogóle na takich zawodach dudziarskich w Szkocji. Pipe bandy z całego świata się zjeżdżają tutaj, i z Kanady, ze Stanów Zjednoczonych, z Australii, z Nowej Zelandii, z Europy i oczywiście ze Szkocji także. No i walczą o ten tytuł mistrza świata. Mam nadzieję, że jak najwięcej uda mi się Wam pokazać, co tam się dzieje. Jeszcze mogę dodać, że to nie są zawody tylko dla pipe bandów tych takich na najwyższym poziomie, ale jakby poziomy są różne i w zależności od umiejętności różne pipe bandy występują w osobnych, oddzielnych kategoriach. Ogólnie za mną znajduje się najważniejsze miejsce, są dwa dla pipe bandów najważniejsze miejsce. Jedno to jest, przepraszam, trzy. Jedno to jest miejsce, w którym się stroi.
przed występem. Drugie to jest miejsce, w którym się występuje. A trzecie to jest miejsce, w którym, do którego idzie się po występie. Czyli do beer tentów, czyli namioty z wodą mineralną i oranżadą. Bardzo dobre miejsce, zwłaszcza w taką pogodę. Jest około 30 stopni, nie ma, niebo jest bezchmurne, jest upał. Za chwilę będą rozdawane nagrody, dlatego wszystkie pipe-bandy już się schodzą na główną arenę. Jest ich około 100 w tym roku. Z reguły było zawsze 200, ale z powodu pandemii no, przyjechało trochę mniej tych pipe-bandów do Szkocji. Cały czas świeci słońce, jest, no, wydaje mi się, że nawet powyżej 30 stopni Celsjusza. Nie zazdroszczę im w taką pogodę występować, mimo że no, ludziom wydaje się, że chodzenie w kilcie jest w jakiś sposób przewiewne, ale nie jest. Jeszcze ubrani w koszule, kamizelki, czasem marynarki, no nic fajnego. Także zobaczmy, kto w tym roku wygrał. Healing Laddie. One, two. First place, winning the RSPBA Jubilee Trophy and Banner, Field Marshal Montgomery. Zwycięzca został już wyłoniony. Jest to pipeband z Irlandii Północnej, który nazywa się Field Marshal Montgomery. Jest to kolejna wygrana tej orkiestry dudziarskiej. W ogóle sama ceremonia wręczania nagród, bo mamy różne poziomy, grade 1, grade 2 i aż do 6, trwa bardzo długo, ponad 2 godziny, bo najpierw organizatorzy muszą powiedzieć jedno albo dwa albo trzy słowa. Później od samego końca, czyli od tych leveli szóstych, są wręczane nagrody. Nagrody zarówno dla całych orkiestr, ale też dla drum corps, czyli dla tych części bębniarskich, nazwijmy to tak. Także trwa to bardzo długo. Jeżeli chodzi o udział w tym wydarzeniu, dla mnie to były pierwsze zawody w Szkocji, w których brałem udział na taką wielką skalę. No jest to niesamowite przeżycie, jeżeli chodzi o te wszystkie pipe-bandy, które w różnych miejscach grają, stroją się, jeżeli chodzi o poziom muzyczny, jaki reprezentują. Także jeżeli ktoś z Was byłby zainteresowany, to bardzo serdecznie polecam. Albo możecie po prostu przyjechać tutaj do Szkocji, albo po prostu pojechać do jakiegoś kraju, nie wiem, do Niemiec na przykład, na jakieś zawody dudziarskie i po prostu tego doświadczyć. Coś niesamowitego, coś niesamowitego. Sesja muzyczna będzie prowadzona przez Finlaya McDonalda, czyli tego obecnego dyrektora The National Piping Center. Nie wiem, czy podołam grać z muzykami ze Szkocji. Mam nadzieję, że to będą
takie, mam nadzieję, że to będzie taka sesja dla początkujących, żeby się sprawdzić, żeby zagrać jakieś tuny, zobaczymy. Tutaj w namiocie przed The National Piping Center będzie miała miejsce sesja muzyczna. Mam nadzieję, że uda mi się troszkę pograć. Wziąłem ze sobą small pipesy. Jest mnóstwo wydarzeń. Poza zawodami i poza koncertami można jeszcze wziąć udział w lekcjach dotyczących języka Scottish Gaelic. Można się nauczyć podstaw języka. Można zwiedzać razem z przewodnikiem Muzeum Dudziarskie w The National Piping Center. Organizatorzy nie zamykają się tylko na dudy szkockie, ale zwracają uwagę, że dudy to jest instrument międzynarodowy. No i w tym roku na przykład na tą 19. edycję festiwalu zostały zaproszone zespoły z Estonii, z Węgier, z Irlandii i z Iranu. W ogóle z Iranu jest zespół, w którym gra pierwsza kobieta, która zaczęła w Iranie publicznie grać na dudach. Mam nadzieję, że po zobaczeniu tego odcinka sami zarazicie się taką pozytywną energią i pasją do tego wspaniałego instrumentu, jakim są dudy. I w następnym roku, albo po prostu w bliskiej przyszłości, przyjedziecie specjalnie do Glasgow na ten festiwal Piping Live, żeby zobaczyć na żywo mnóstwo dud.